nasz czas jako ludzkości się jeszcze nie skończył na Ziemi, no i warto było zadbać o naszą planetę, więc mieliśmy trochę zmienić sposób myślenia i my to właśnie czyniliśmy. Dlatego powstał Soliner i dbamy o środowisko i nasi użytkownicy naszych produktów też dbają, więc tworzymy taką rodzinę pro-eko. Firma Gdynia Design Days jest to prywatna stocznia, która została założona przez pana Mirosława Skwarka. Znaleźliśmy taką niszę pomiędzy łodziami motorowymi a tradycyjnymi jachtami i postanowiliśmy bardzo mocno zainwestować i wejść w ten sektor. Firma działa tak naprawdę na rynku globalnym i naszym głównym założeniem jest wypromowanie brandu i stworzenie marki światowej. Wprowadziliśmy brand, który jest na tą chwilę takim już nawet sposobem życia, sposobem myślenia. To jest coś pomiędzy łodziami motorowymi, czyli jakby prędkością, adrenaliną, ale też ogromnymi szkodami dla środowiska, a jachtami żaglowymi, które oczywiście dają spokój, ale też wymagają ogromnego zaangażowania, siły, energii, no bo jednak, żeby jachtem płynąć, też trzeba się troszkę nagimnastykować, a my jesteśmy po środku. Czyli dajemy taką stabilizację, bezobsługową łódkę, którą wystarczy raz naładować, postawić na wodzie i w zasadzie w nieskończoność można pływać. Ekologia i stworzenie takiego ciekawego produktu to nie jest to problem, jest to bardziej wyzwanie, można powiedzieć. Chcielibyśmy coś takiego stworzyć, żeby jeszcze za tym logo szła cała właśnie polityka firmy, ten cel, ekologia i bardzo fajny produkt, który przede wszystkim ma cieszyć ludzi, no bo dla nas najważniejsze jest to, żeby dać ludziom coś, co ich cieszy, uspokaja. Nie jesteśmy w stanie na tą chwilę z technologii wyciągnąć, nie wiadomo, jakiejś ogromnej mocy, prędkości, huku i zanieczyszczenia. Do tego są łodzie motorowe. Też nie będziemy ludziom zabierać frajdy z pływania żaglówkami. Po prostu chcemy dać im coś pomiędzy. Są pewne ograniczenia co do fotowoltaiki, co do silników elektrycznych. My oczywiście korzystamy z jak najlepszych rozwiązań, ale na tą chwilę no, wciąż nie jest to jeszcze tak efektywne, jak uważamy, więc my cały czas proces technologiczny, który prowadzimy i produkcyjny, cały czas wyszukujemy nowych rozwiązań i cały czas się rozwijamy. Z doborem odpowiednich komponentów staramy się po prostu do tej ekologii podejść w taki sposób bardzo bezpieczny, czyli u nas nic się tak naprawdę na produkcji nie marnuje. A sam katamaran sam sobie, on jest ekologiczny w 100%. Firma na tą chwilę jest jeszcze dosyć młoda. Chociaż już mamy ten wiek dziecięcy za sobą, już jesteśmy bardzo profesjonalni, ale obiekt zamknięty na pewno i pełen recycling, dbanie o środowisko to jest dla nas podstawowa rzecz. Stworzyliśmy unikatowy produkt ekologiczny, który udało nam się wdrożyć i kolejnym wyzwaniem jest dokończenie już istniejących, rozpoczętych projektów. To są kolejne łodzie, to będzie łódka Party Boat, to będzie łódź też ekologiczna, kabinowa oraz właśnie Speed Boat, to będzie łódka taka szybka, elektryczna. Jeśli chodzi o proces wdrażania, jest to dosyć, no jest to najtrudniejsza rzecz, tak? Bo to się wiąże z dużymi kosztami, prototyp wiadomo jest zawsze najbardziej kosztowny, sama koncepcja, no i to ktoś musiał ponieść ryzyko. Akurat znaleźliśmy osoby, które to ryzyko poniosły, bo nigdy nie wiemy, czy nasz pomysł będzie zaakceptowany przez rynek. To akurat się udało. Zaczęliśmy bardzo cenić ekologię. Też jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej świadomym tego, co robimy, więc idealnie strzeliśmy się w czas, po prostu ten czas na ekologię. Katamaran tak naprawdę nie oddziałuje w żaden sposób na środowisko. Jest całkowicie neutralny, ma zerową emisyjność CO2, zerowe zużycie jakichkolwiek paliw kopalnych. Jest taką jedyną jednostką, która nadaje się do pływania w rezerwatach przyrody, w takich miejscach chronionych przez ekologów i ona naprawdę tam nie wyrządza żadnej szkody środowisku. Nasz produkt został doceniony przez instytucje państwowe, przez Agencję Rozwoju i przez ministerstwa. W 2015 roku dostaliśmy nagrodę za projekt ekologiczny.
w 2017 roku, teraz za produkt roku. Na dzień dzisiejszy wypracowaliśmy genialny produkt, który się przede wszystkim podoba rzeszom klientów, nie tylko pod względem designu, który ma, ale właśnie jest to jakby sposób życia, tak? Zauważyliśmy na przykładzie klientów, którzy na nas przyjeżdżają łódkę oglądać, są takie epickie momenty, że oni po 15 minutach jak płyną w tym ciszy i spokoju, gdzie natura ich otacza, gdzie wtedy słychać, o czym się rozmawia, gdzie słychać odgłosy natury, jest taki moment zadumy i to jest takie naprawdę, to są takie epickie chwile, które można było sobie zapamiętać, które zapamiętujemy.